Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Władimir Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Ukrainą. Rozmowa, w której padły te słowa, została wyemitowana na antenie publicznej telewizji. TF1. Wtedy francuski prezydent przebywał jeszcze w Stanach Zjednoczonych, gdzie podczas trzydniowej wizyty spotkał się m.in. z prezydentem Joe Bidenem czy z panią wiceprezydent Kamalą Harris. We wspólnym oświadczeniu prezydentów Stanów Zjednoczonych i Francji, oczywiście bardzo mocno wybrzmiało: Potępienie rosyjskiego ataku na Ukrainę, a także chęć pomocy Ukrainie czy też kontynuacji tej pomocy. Natomiast fakt, że francuski prezydent mówi już teraz, jeszcze w 2022 roku, o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji, jest to kwestia niezwykle znamienna i bardzo istotna z punktu widzenia polityki realnej i geopolityki. Prezydent Francji tłumaczył w tej rozmowie, że jedną z podstawowych kwestii, do których Zachód musi się już teraz odnieść, jest rosyjska obawa, że NATO, cytuję, podejdzie tuż pod drzwi Moskwy. Koniec cytatu. Jak wyjaśnił prezydent Macron, chodzi m.in. o kwestię rozmieszczenia broni, która mogłaby zagrozić Federacji Rosyjskiej. Określił to jako jeden z czynników decydujących o pokoju. Stwierdził, że NATO i w ogóle kolektywny Zachód w takim szerokim rozumieniu powinno być przygotowane na rozmowy o tych kwestiach bezpieczeństwa, o rosyjskich obawach i o tym, co Zachód jest gotowy zrobić, jeśli chodzi o z jednej strony obronę sojuszników, państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jednocześnie, jeśli chodzi o no, zagwarantowanie Rosji Bezpieczeństwa, jeśli ta wróci do stołu rozmów. Warto tutaj zauważyć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy francuski prezydent wypowiada się właśnie w taki sposób. O tym budowaniu konkretnych gwarancji bezpieczeństwa, jak to, jak to określa prezydent Macron, już mówił chociażby po tym pięciogodzinnym spotkaniu w Moskwie na początku lutego 2022 roku, jeszcze przed początkiem tej nowej inwazji rosyjskiej. Na konferencji po spotkaniu wtedy prezydent Rosji przyznał, że niektóre z pomysłów Macrona mogłyby posłużyć do, jak to określił, stworzenia fundamentów pod pewne wspólne wysiłki. No i też warto oczywiście wspomnieć o samej. Reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o pojawiające się tego typu głosy, w mijającym tygodniu prezydent Biden wyraził gotowość do rozmów z Władimirem Putinem, jednak, oczywiście, pod warunkiem, że jak to określił, jest on, cytuję, faktycznie zainteresowany i. Zdecydował, że chce szukać sposobu na zakończenie tej wojny. Koniec, koniec cytatu. Jeśli przyjrzymy się bliżej wypowiedziom prezydenta Emmanuela Macrona, a także chociażby takiemu sceptycyzmowi czy też ostrożnemu dystansowi prezydenta Bidena do nazywania, do określania Rosji mianem państwa sponsorującego terroryzm, i przyjrzymy się tym wszystkim, Właśnie deklaracją gotowości do rozmów z Putinem, z Rosją, deklaracją szukania sposobu na zakończenie tej wojny, widzimy, że mocarstwa kierują się zupełnie inną logiką niż chociażby. Przedstawiciele państwa polskiego, które, którzy są niezwykle emocjonalni, którzy są niezwykle no, czasami nawet nieracjonalni w swoich, w swoich decyzjach. Mocarstwa kierują się zupełnie inną logiką, i można tutaj znaleźć szereg analogii z historii, gdzie mimo rozlewu krwi, mimo wielkich tragedii, prędzej czy później dochodziło do. Do tego, że mocarstw, przedstawiciele mocarstw siadali przy stoliku rozmów i bardzo często ustalali no, kształt rzeczywistości powojennej ponad głowami średnich i małych państw. I taki scenariusz, jako jeden z co najmniej kilku scenariuszy, moim zdaniem, trzeba również rozważać współcześnie. To, że prędzej czy później Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, największe gospodarki Unii Europejskiej usiądą prędzej czy później do stolika rozmów i po prostu uzgodnią, uzgodnią nie tylko kwestię zakończenia wojny, ale także kształt nowego ładu. Wojennego. Być może będzie to właśnie ponad głowami państw średnich i małych, takich jak Polska i Litwa. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. I tutaj myślę, że taka, takie myślenie życzeniowe, czy myślenie emocjonalne o polityce powinno absolutnie ustąpić przed trzeźwą oceną sytuacji, bardzo chłodną, realistyczną. I w tym kontekście myślę, że warto powrócić w Polsce do czytania klasyków, klasyków geopolityki, klasyków realizmu, czy też neorealizmu. I myślę, że biorąc pod uwagę te słowa prezydenta Macrona, dziś warto wracać do pism, do wielu wypowiedzi profesora Johna Mearsheimera, wybitnego amerykańskiego neorealisty, który w swojej książce pod tytułem Wielkie Złudzenie, no właśnie mówił o tych kwestiach. Książka Wielkie Złudzenie z pod tytułem Liberalne marzenia, a rzeczywistość międzynarodowa jest takim kubłem zimnej wody. Na właśnie takie marzycielskie, życzeniowe, życzeniowe rozważania. Dzisiaj chciałbym użyć kilku cytatów z tej książki do skomentowania właśnie zachowania prezydenta, prezydenta Francji. Polecam Państwu tutaj szczególnie książkę pod tytułem Wielkie Złudzenie profesora Mirsheimera, a konkretnie rozdział 6 pod rozdział zatytułowany Koszty ignorowania geopolityki, zaczynający się na stronie 260. Piątej. W tym podrozdziale profesor Mierszeimer szeroko no, kreśli takie tło geopolityczne wojny rosyjsko-ukraińskiej i pisze m.in., cytuję: Zgodnie z panującym na Zachodzie przekonaniem, problem ukraiński jest w dużej mierze wynikiem rosyjskiej agresji. I dalszy cytat: Powyższy opis sytuacji jest fałszywy. Odpowiedzialność za ten kryzys ponoszą głównie Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy. U źródeł problemu leży ekspansja NATO, podstawowy element szerszej strategii mającej na celu wyprowadzenie całej Europy Wschodniej, w tym Ukrainy, z orbity Rosji i zintegrowanie jej z Zachodem. Koniec cytatu. Na kanwie tej oceny sytuacji profesor Mirschheimer także w dalszej części tego podrozdziału no, przytacza twarde dane, twarde dane, które podała Wiktoria Nuland, asystentka sekretarza stanu do spraw europejskich i eurazjatyckich, która w grudniu 2013 roku oceniła, że od roku 1991 Stany Zjednoczone zainwestowały ponad 5 miliardów dolarów. W pomoc dla Ukrainy w celu osiągnięcia no, konkretnych, tutaj, cel, celów geopolitycznych. jak zresztą podkreśla profesor Mierszajmer, tutaj nie chodzi o klasyczną strategię odstraszania, ale chodzi o ekspansję Stanów Zjednoczonych, wpływów Stanów Zjednoczonych, opierającą się na zasadach liberalnych. Na zasadach liberalnych i to rzeczywiście te, ta strategia włączała takie trzy elementy, o których pisze amerykański profesor: rozszerzenie NATO, ekspansję Unii, Europejską, Unii Europejskiej oraz Pomarańczową rewolucję, której celem miało być krzewienie na, Ukra na Ukrainie zachodnich wartości, znaczy zachodnich w domyśle oczywiście tych amerykańskich, rozumianych jako demokracja, demokracja liberalna. Patrząc na relacje międzynarodowe przez pryzmat neorealizmu ofensywnego czyli tej teorii stosunków międzynarodowych, której ojcem jest właśnie amerykański profesor John Mearsheimer, no trudno nie założyć, że państwa tak zwanego kolektywnego zachodu, no, nie będą po czasy bezkrytycznie realizować wizji amerykańskiej, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Europie i na świecie, patrząc na skutki gospodarcze, żywnościowe, energetyczne i dalej i tak dalej, migracyjne oczywiście także, myślę, że prędzej czy później dojdzie do Stworzenia nowego traktatu bezpieczeństwa i warto w tym kontekście także sięgnąć po inną książkę profesora Mirszajmera, już klasyczną, pod tytułem Tragizm polityki mocarstw, konkretnie rozdział 5, pod rozdział zatytułowany Przerzucanie odpowiedzialności. W tym rozdziale profesor Mirschimer pisze między innymi tutaj cytuję: Przerzucanie odpowiedzialności backpassing jest główną alternatywą dla równoważenia. Polega na zepchnięciu ciężaru odstraszania lub wojny z agresorem na inne państwo i uniknięciu zaangażowania. Państwo przerzucające brzemię na cudze barki, czyli backpasser, w pełni zdaje sobie sprawę z konieczności obrony istniejącej równowagi sił, woli jednak, by robił to ktoś inny, backcatcher, spośród zagrożonych wzrostem potęgi agresora. Koniec cytatu. Widzimy tutaj politykę, która jest realizowana, widzimy opis polityki, która jest obecnie realizowana. Niewątpliwie Polska wypełnia w strategii amerykańskiej rolę, rolę tego właśnie backcatchera. tego realizatora pewnych interesów Waszyngtonu, którego. Których, no i oczywiście rękami Polaków jest realizowana część strategii amerykańskiej. Podobnie zresztą jak backcatcherem jest Ukraina, która również realizuje ten element rozszerzania wpływów amerykańskich natomiast czy jest to z punktu widzenia państwa polskiego i polskich obywateli korzystne no wydaje się że nie że ta eskalacja napięcia w regionie absolutnie nie jest w interesie państwa polskiego i to wzmacnianie emocji to podbijanie bębenka wojennego jest absolutnie niekorzystne z punktu widzenia państwa polskiego, ponieważ prędzej czy później wielkie mocarstwa usiądą do stołu rozmów, natomiast Polsce nikt nie zwróci, nikt nie zwróci ani tych pieniędzy wydanych na całą tę otoczkę wojenną czy całą otoczkę tego konfliktu związaną czy z pomocą militarną dla Ukrainy, czy później już z wzięciem odpowiedzialności za potencjalne oby nie Oby nie wysłanie żołnierzy i zniszczenia wojenne. Musimy, sobie, musimy tutaj być absolutnie realistami. Przynależność do obozu zwycięzców wcale nie oznacza bycie realnym zwycięzcą. Najlepszym tego przykładem jest rok 1945 I, i dlatego warto czytać klasyków, warto czytać takich profesorów amerykańskich jak John Mearsheimer, ponieważ to są ludzie, którzy popierali w wyborach prezydenta Joe Bidena, a jednocześnie dzisiaj mają także niemały nie, nie małe znaczenie, jeśli chodzi o kształtowanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych no i oczywiście są czytani także na całym świecie. Patrząc na realizm polityczny, na pragmatykę polityczną wielkich mocarstw, należy bardzo poważnie brać pod uwagę słowa wypowiadane chociażby przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i no, także umieć, umieć kreślić różne scenariusze i prowadzić bardzo pragmatyczną politykę oderwaną od emocji, od myślenia życzeniowego. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.